Cześć, tu Marek. Dzisiaj o dziwo nie mam pudełka żadnego z grą, mam tutaj po prostu instrukcję i trochę wyłożonych elementów, bo chciałbym powiedzieć Wam o grze Explored the Mountains of Godai. To jest prototyp, który dostałem od wydawcy gry, za co bardzo dziękuję. Prototyp, ponieważ gra będzie na wspieraczce na GameFoundzie i tam będzie starała się o ufundowanie. I The Mountains of Godai to jest piąta część serii Explored, takiej serii gier fantasy, RPG, przygodowych. Każda część jest niezależna od siebie, więc możecie grać piątą, nie znając poprzednich. Każda ma swój jakby inny klimat. Ta jest w klimatach takich bardziej japońskich, klimatach Inków, Majów, coś takiego. W każdej części macie inną mechanikę, zazwyczaj jakąś tam inny cel, innych bossów, innych przeciwników. Dzieli jakby troszeczkę wspólny taki core gry, to, że macie bohaterów, sposób rozwoju bohaterów, sposób samej rozgrywki. Ale każda część, tak jak mówię, jest od siebie tam niezależna, więc jeśli nie znacie serii Explored, tak czy siak zapraszam na obejrzenie tego filmu, bo właśnie wasza przygoda może się zacząć od tej części. A w tej części jest jakiś tam wielki wąż Jetty, który pojawił się na Ziemi i chce zniszczyć Ziemię, a my musimy go powstrzymać jako bohaterowie oczywiście. Więc ja wam za chwilkę pokażę, jak się w tą grę mniej więcej gra, ale to nie będę tłumaczył wszystkich zasad, dlatego że ta gra jest dosyć złożona, instrukcja ma ponad 110 stron, więc nie będę wnikał w jakieś szczegóły. Bardziej opisałbym Wam, gdy chciałbym pokazać, na czym w ogóle więcej polega rozgrywka, co w tej grze można robić, jak się w tej grze różne rzeczy robi. Zwłaszcza, że moim zdaniem ta piąta część, właśnie The Mountains of Godai, jest najbardziej inną częścią Exploryt, dlatego że pierwsze cztery części były dosyć podobne, jeśli chodzi o taką podstawowe zasady. Różniły się oczywiście cele, sposób wygranej, tam główny boss, z którym walczyliście i tak dalej, ale jakby dzieliły bardzo dużo wspólnych elementów. W tej części dochodzi w ogóle cała mechanika Tower Defense. Dlatego, że wrogowie będą nacierać falami, i my musimy te fale odpierać, będziemy stawiać tam wieżyczki, obrońców. Coś, czego w tej grze jeszcze nie było, i ona się bardzo różni od poprzednich eksplorytów. Dlatego właśnie w tej następnym fragmencie, gdzie będę opisywał rozgrywkę, też będę starał się wspomnieć o tym, co jest nowego. Jeśli graliście, no to właśnie dowiecie się, co w tej części jest, czego nie było w poprzednich. Więc zapraszam na stół, a potem przejdziemy sobie do podsumowania. Tak wygląda Explore The Mountains of Godai, przygotowany do rozgrywki. W sumie solo, jednym bohaterem, ale jakby setup wygląda bardzo podobnie w przypadku gry wieloosobowej, po prostu macie większą liczbę bohaterów. Pamiętajcie, że to jest prototyp, jest to wersja robocza gry, jakieś zasady mogą się zmienić, ale tak samo może się zmienić. Na pewno się zmieni jakość komponentów, bo to wszystko jest tutaj bardzo takie robocze, nie ma jakiejś grubej tektury i tak dalej. Pamiętajcie też to, co mówiłem na początku filmu. Ja nie będę Wam opisywał i tłumaczył wszystkich zasad. Instrukcja do tej gry ma 111 stron. Jest bardzo gruba, zasad jest bardzo dużo. To są też nie wszystkie zasady, bo część zasad jeszcze jest na takich różnych, jakieś, o, tutaj mamy kartach pomocy i tak dalej, więc wszystkiego Wam tłumaczyć nie będę. Bardziej chciałbym Wam powiedzieć, o co w tej grze mniej więcej chodzi, na czym polega rozgrywka. Powiedzieć troszeczkę o nowościach w stosunku do poprzednich części, bo to jest piąta część Explored, jeśli nie wiecie. A nie wnikać w zasady, bo to myślę, że nie ma większego sensu. Pewnie jak już gra kiedyś wyjdzie, będą jakieś tam długie wideo instrukcje, jak w to grać. Więc tak, na stole jest tutaj troszeczkę bałagan, jest tych rzeczy trochę dużo, ale to głównie dlatego, że chciałem, żeby wszystko zmieściło mi się w kadrze. Jak będziecie sobie grać normalnie już w własnym domu, na własnym stole, można to lepiej rozłożyć, bo więcej miejsca i więcej przestrzeni. Ale mniej więcej tu mamy wszystko, co jest potrzebne do gry. I tak, centralną część zajmuje mapa krainy, w której dzieje się akcja gry. Tym razem mamy tutaj dwie jakby stolice. Jedna taka bardziej, powiedzmy, jakaś astecka, druga bardziej w klimacie japońskim. I też te wszystkie kafelki, które tutaj mamy, kafelki mapy, część już położona na starcie, część dokładamy w czasie gry. One też są dwustronne i reprezentują te różne, powiedzmy, cesarstwa, te różne stolice, różne cywilizacje obie. Jak dokładacie te kafelki po tym czasie gry, no to możecie sobie dobrać, jaką stroną tam chcecie. Bo oczywiście ta mapa, którą tutaj widzicie, to nie jest mapa finalna. Kiedy dochodzimy gdzieś tam do krawędzi mapy, no to dokładamy kolejne kafelki i ona będzie się podczas gry rozszerzać. Mamy tą mapę, mamy dwie stolice. Jakby celem gry jest to, żeby te stolice przetrwały. Te miasto tu i to miasto tu. Dlatego, że w grze mamy wroga, wielkiego jakiegoś takiego węża, który nazywa się Jetty, czy jakoś tak, nie wiem, czy to dobrze wymawiam. Wielki wąż, który jest bossem w tej grze i który stara się to wszystko zniszczyć. Zniszczy się te miasta, zniszczyć całą krainę. Ten wąż będzie się czasami pojawiał na planszy i będzie maszerował w kierunku waszych miast.
ale nie tylko miast, ale również różnych fortec i wież, świątyń, które będziecie w tej grze stawiać. Dlatego, że ta część Exploryt nie tylko jest grą przygodową, gdzie chodzicie, tłuczecie potwory, odwiedzacie lokacje, tak jak poprzednie części Exploryt, ale ma elementy Tower Defense, gdzie będziemy stawiać wieże, będziemy stawiać różne tutaj fortyfikacje jakby na tej mapie, które będą bronić jakby was i tych stolic przed falami wrogów, które będą się tutaj pojawiać. My mamy tutaj troszeczkę takie dwie gry w jednej. Jedna część to jest tak jak te stare Exploryty, gdzie chodzimy figurką naszych bohaterów. Tutaj cała drużyna porusza się jakby za jednym zamachem. Nie jest tak, że każdy gracz ma swoją figurkę. Chodzicie po tej mapie, robicie różne rzeczy. Ale potem następuje to jakiś czas faza takiego ataku, gdzie pojawiają się takie flagi, takie banery wroga i one będą się przemieszczać w kierunku waszych obrońców. Ciągle mówię o tych obrońcach, jak to wygląda. Wygląda to tak, ale tak nie będzie wyglądało finalnie, bo to jest druk 3D, wersja robocza. W wersji finalnej będą jakieś takie ładne tekturowe wieże i fortece, które będziecie sobie na tej mapie kłaść. Ale każda taka forteca, czy wieża, czy coś, co sobie zbudujecie, co będzie was bronić przed falami wrogów i też stolice ta i ta, mają takie swoje planszetki, na których będziecie sobie baz grać. I one mają różne swoje statystyki obrony, ataku, zasięgu i one właśnie będą was bronić przed tymi wrogami. Ale zanim dojdzie do waszego chodzenia po mapie czy ataku wrogów, musicie sobie stworzyć bohaterów. Bohaterów tworzycie tak, że każdy gracz czy tam bierze, czy losuje, wybiera sobie planszę klasy jakby postaci. Tu mam akurat samuraja, która ma różne statystyki ataku, obrony, dwie specjalne zdolności jakieś, które ma, które musi sobie poczytać, jak działają, które będziecie odpalać w czasie gry. Mamy jakieś tam swoje umiejętności typu nawigacja, eksploracja, survival, umiejętność poruszania się po mapie, przetrwania w dziczy. Mamy punkty życia, punkty energii. Życie, no to wiadomo, jest potrzebne do przeżycia. Energię będziemy często wydawać na różne specjalne zdolności. I mamy też plecak, w którym będziemy sobie nosić różne nasze przedmioty, które gdzieś tam podczas gry zdobędziemy. W tej grze jest troszeczkę jak w starych RPG-ach. To są suche, ścieralne plansze, mamy marker i sobie tutaj baz grzemy. Zdobędziemy przedmiot, nie dostajemy karty przedmiotu typu magiczna kanapka, tylko sobie zapisujemy ją tutaj po prostu słownie i jak zużyjemy, wiemy, no to ją po prostu gumujemy. Ja lubię taki, znaczy ja lubię to bardzo w Exploritach, bo one przypominają mi po prostu trochę takie stare gry RPG, w które kiedyś się dawno temu zagrywałem. Oprócz karty czy planszetki klasy, mamy jeszcze planszetkę rasy, którą też na początku sobie losujemy. Jakby rasa połączona z klasą tworzy nam naszego bohatera, rasa modyfikuje w jakiś sensie tam, w jakiś sposób statystyki naszego bohatera, mówi też ile musimy jeść co rundę, żeby przetrwać, ale daje też nam jakąś specjalną, unikalną zdolność, którą będziemy sobie mogli odpalać. Więc jakby ta sama klasa z różnymi rasami daje też troszeczkę inne wrażenie z rozgrywki. Więc mamy tych naszych bohaterów. Ale mamy też te nasze wszystkie wieże, które będziemy tutaj stawiać, ale żeby stawiać wieże musimy mieć zasoby. Zasoby będziemy podczas gry zbierać i dla zasobów mamy nową planszetkę, czegoś takiego jakby w ogóle nie było we wcześniejszych Exploritach, dwustronna. I na tej planszetce też będziemy sobie zapisywać, jakie zasoby mamy, ile ich zebraliśmy i ta planszetka też dokładnie tłumaczy, na co je możemy wydawać. Mamy jakieś drewno, skałę, jakieś magiczną esencję, różnych rekrutów, specjalistów, których możemy zatrudniać i ich będziemy wydawać po to, żeby modyfikować te nasze wieże, naprawiać wieże, ulepszać, czy budować nowe. Platinum to też taka tutaj waluta, którą będziemy czasem wydawać. Te zasoby będziemy zbierać w czasie gry. Kiedy je zbieramy, zapisujemy sobie je tutaj. Na końcu całej fazy zbiorów one stąd przechodzą tu i wtedy możemy je wydawać. Tu mamy kalendarz, który śledzi, ile takich ataków i marszów wroga już się odbyło, dlatego że w całej grze mamy 4 takie wielkie ataki wrogich sił. Po 4 gra się kończy. Jeśli przetrwaliśmy 4. atak, wygrywamy. Jeśli oba miasta, stolice zostaną zniszczone, przegrywamy. Wygrać możemy też przez pokonanie tego złego wężora, który na tej planszy się pojawia. Albo możemy go pokonać poprzez atak naszymi obrońcami, wieżami, które będą tam w niego strzelały i go niszczyły. Albo możemy my jako bohaterowie wyruszyć i się z nim lać i tłuc, tak jak z normalnym jakimś tam bossem w grze, ale o tym powiem za chwilkę. Więc mamy te zasoby, które będziemy wydawać. I mamy jeszcze żywioły, jakby żywioły. Mamy tutaj 5 rodzajów żywiołów. Ogień, woda, ziemia, powietrze. I jeszcze jakiś taki jeden void, czyli taka pustka. I te żywioły możemy sobie zbierać i robić z nimi różne rzeczy. Opisane jest to tutaj, to jest typowe dla Exploritów. Nie dość, że mamy instrukcję na 111 stron, to jeszcze mamy pełno jakichś planszetek z dodatkowymi zasadami, które nie są umieszczone w ogóle w instrukcji, tylko są umieszczone tutaj. Mamy te żywioły i żywioły możemy wydawać w skrócie na
ulepszanie naszego bohatera czy naszych bohaterów i na ulepszanie tych różnych fortyfikacji obronnych. Dlatego, że w zależności od tego, jaki żywioł sobie na siebie damy, albo jakie żywioły, one wyglądają w ogóle tak, mamy takie znaczniki. W tej wersji prototypowej, no takie po prostu badziewne karteczki, no ale to będą pewnie jakieś ładne znaczniki w wersji finalnej. I je sobie możemy dokładać do naszych bohaterów i w zależności od tego, jakim żywiołem wzmocnimy naszego bohatera czy obrońcę, zyskujemy różne specjalne plusy, ale też minusy, bo na przykład mamy żywioł ognia, mamy jakieś tam bonusy i też jesteśmy odporni na ataki ogniem, ale na przykład jesteśmy odporni na ataki, mamy słabość w stosunku do ataków wodą. Czyli jeśli jakiś wróg atakuje nam atakiem wodnym, a my jesteśmy wzmocnieni ogniem, no to mamy ogólnie przekichane. Więc też dokładając te różne żywioły musimy no czasem uważać, co dokładamy i z kim walczymy. Więc mamy zasoby, mamy te nasze żywioły. Jak wygląda rozgrywka w części zbiorów? Dlatego, że cała gra dzieli się na rundy, kiedy są zbiory i na rundy, kiedy jest atak wroga. Kiedy są zbiory, rozgrywka wygląda bardzo podobnie do poprzednich części Exploryt. Tak jak mówiłem, piąta część, musicie znać poprzednich, musicie nie grać poprzednie. Można zacząć przygodę od tej części, każdy Exploryt jest od siebie niezależny. Łączy je dużo mechanik wspólnych i zasad, ale sama jakby... No są od siebie po prostu niezależne, możecie grać w każdą z nich. Fabularnie też się w ten sposób nie łączą. Zaleta jest taka, że jak macie inne części Hexploryt, to są tam opcje, żeby je połączyć razem w jakiś mega Hexploryt, albo można też używać bohaterów, w tych sensie kart klas z poprzednich części. Na początku każdej rundy zbiorów dociągamy sobie kartę Harvest. Jest to taka osobna talia, której też nie było wcześniej w innych grach. Ona daje nam jakieś zasoby, modyfikuje to, jak będziemy zbierać zasoby w danej rundzie. Czasem daje jakieś bonusy, jakieś skarby, które możemy gdzieś tam odzyskać. Ciągniemy sobie taką karię z tego deku. A potem możemy się poruszyć naszym bohaterem. Mamy tego bohatera, czy bohaterów, figurkę i gdzieś sobie idziemy. Możemy ruszać się na wariatach, gdzieś biec, pędzić, możemy chodzić normalnie, możemy chodzić po drogach, możemy chodzić, poruszać się wzdłuż rzek, możemy poruszać się ostrożnie, w zależności od tego, jak się ruszymy, możemy skończyć tam, gdzie chcemy, albo możemy skończyć w ogóle w innym miejscu. Na końcu takiego ruchu będziemy sobie rzucać trzema tymi K10-kami, kostkami dziesięciościennymi. One odpowiadają właśnie za nawigację, eksplorację i survival. Jak rzucimy dobrze na nawigację, to pójdziemy tam, gdzie chcemy, jak nie, no to być może gdzieś zboczymy z drogi. Eksploracja pozwala nam zdobyć jakieś tam złoto, znaleźć w lesie, gdzieś tam pod kamieniem. A survival mówi o tym, czy udało nam się znaleźć jakieś jedzenie w dziczy, czy musimy jeść swoje zapasy, bo w tej grze oczywiście jak jemy, znaczy musimy zjadać jedzenie, a jak nie zjadamy, to stajemy się głodni, możemy umrzeć z głodu. A w ogóle jeszcze powiem, że w tej grze też umrzeć nie można permanentnie, tak jak w poprzednich eksplorytach. I śmierć nie kończy gry, tylko jesteśmy jakby wkrzeszani przez naszych tych pomocników, tych obrońców tej krainy. No nie chcą, żebyśmy umarli, bo chcą, żebyśmy pokonali tego wielkiego węża. Więc oni nam pomagają się wskrzesić, ale w zależności od tego, jak daleko jesteśmy w grze, no to tracimy odpowiednią liczbę całych rund gry, no co może być jakby bolesne i ten bohater, który jest gdzieś tam leczony, wkrzeszany, no to traci jakąś tam, można powiedzieć, kilka rund gry. No ale w każdym razie ruszamy się, poruszamy, rzucamy sobie tymi kośćmi i potem mamy fazę event, jakby jakiegoś wydarzenia. Jeśli mamy rundę zbiorów, to właśnie w fazie event będziemy zbierać zasoby w zależności od tego, gdzie skończyliśmy nasz ruch. Mamy dwie takie karty pomocy, które mówią, gdzie zbieramy zasoby, z jakiego terenu jakie, tu jest pokazane, jakie zasoby możemy zbierać z różnych lokacji, bo tutaj mamy świątynie, jakieś tam bossów, miasta, stolice i tak dalej, w zależności od tego, gdzie skończyliśmy, co jest w naszym otoczeniu. Też każda klasa bohaterów postaci ma zasięg, jakby z jakiego może te zasoby zbierać i te zasoby zbieramy i dopisujemy sobie tutaj na dół tej planszetki do tego pola Harvest Yield. Na razie tych zasobów nie mamy, będziemy mogli wykorzystać je dopiero później. I sobie zbieramy. Potem, w zależności od tego, gdzie skończyliśmy nasz ruch, możemy zrobić różne rzeczy. Możemy na przykład odwiedzić jakąś lokację, świątynię, te stolice obie. Mam oczywiście planszetki, na której jest pełno rzeczy, które możemy w tych miastach, w tych lokacjach zrobić. Możemy kupić pełno różnych rzeczy, jeśli mamy pieniądze różnego ekwipunku. Możemy zdobyć jakieś nagrody za pokonanie tam na przykład bossów. Jeśli skończymy na bossie, będziemy z tymi bossami walczyć. Bossów w grze mamy 10 różnych, tak jak w każdej części Exploryt. Bossowie są potężni, mają różne potężne ataki, statystyki, nagrody, które nam tam dają. Ostatnim bossem jest ten wąż Jetty, który tutaj się pojawia, ten finalny boss. Z nim właśnie też możemy czasem walczyć jako z bossem i możemy go pokonać. Więc najpierw w tej fazie eventów zbieramy zasoby, potem mamy jakąś tam kartę, znaczy robimy sobie to, co tutaj zależy się od tego, gdzie skończyliśmy nasz ruch. Każda stolica ma też swoją taką talię questów, to się nazywa w tej części
commission, w tej części to się nazywa commission deck, czy każda jakby cywilizacja ma swoją talię. I tu mamy różne zadania, różne questy, które możemy wykonać, czasem musimy gdzieś iść, czasem kogoś tam przetransportować, coś tam zrobić, jakieś testy zdobyć i tak dalej. I za te karty też zdobywamy nagrody. Tu jeszcze nie pokazałem wcześniej, mam taką talię power-upów. I czasem jako nagrodę za pokonanie przeciwnika, bossa albo wroga, albo właśnie wykonanie questa, dociągamy kartę z tej talii i ona daje nam jakieś większe statystyki, daje nam jakieś zasoby, czy pieniądze, czy różne rzeczy. I na końcu tego wszystkiego, jak już my zrobimy to, co chcieliśmy, przechodzimy do fazy villain, czyli fazy naszego bossa, wroga. I teraz, jeśli jest to faza zbiorów, czy cała runda zbiorów, dociągamy górną kartę z talii bossa. Ta talia jest tworzona na początku gry, instrukcja dokładnie nam mówi, na jakiej zasadzie tą talię się tworzy, jak to wszystko wygląda. W skrócie chodzi o to, że są tutaj karty takie specjalne Zich, które są jakby cztery i one zwiastują te cztery wielkie ataki wroga. Trzeba to sobie odpowiednio przygotować, odpowiednio przetasować, żeby nie było oczywiście tak, że na K4 ataki pochodzą zaraz po sobie. I ciągniemy sobie górną kartę z tej talii. Jakie mamy tu karty? Mamy jakieś discoveries, mamy jakieś kataklizmy, mamy jakieś wrogów, przeciwników. Czasem te karty będą mówić, że będziemy walczyć z wrogami, ale główny jakby cel dociągania tych kart jest taki, że po pierwsze te karty mówią, o ile musimy przesunąć nasz kalendarz, o ile jakby do przodu, nie wiem, dni czy miesięcy, w zależności od tego, jak to liczymy. I wtedy wygląda to tak, że tu zakolorowujemy kolejną kropkę. Im więcej jest tych kropek, tym większa szansa, że ten wąż się pojawi podczas ataku. I też znaczy to, że dłużej będzie trwała faza całego tego ataku, więcej jakby rund. Ale też te karty pokazują, jakimi kośćmi musimy sobie tutaj rzucić. I w zależności od tego, jaki wynik będzie na kości, którą gdzieś tam sobie rzucimy, to mamy takie kości żywiołów, których też nie było w poprzednich częściach Exploryt. Takie karty będziemy tutaj do tych czterech stosów dokładać. Mamy tutaj pięć talii Zich i to są różne potwory i różni wrogowie, którzy będą właśnie maszerować na nasze stolice i na naszych obrońców, będą starali się nas pokonać. One są uzależnione, te talii, od żywiołów, w zależności od tego, jaką kością rzucimy, co tam wypadnie, takiego żywiołu dokładamy karty. I te karty dokładamy tu, na przykład tą byśmy dołożyli tu, czasem dokładamy dwie, na przykład więc tą tu i tu. Czasem dołożymy coś tutaj, czasem dołożymy gdzieś tam. Robię to trochę nie z zasadami, ale po to, żeby wam pokazać, jak to mniej więcej będzie wyglądało potem, kiedy będzie atak. Więc sobie te karty gdzieś tutaj dokładamy. No i tyle. I tak wygląda koniec fazy bossa. Potem przechodzimy do kolejnej rundy i tyle. I sobie tak gramy. I gramy sobie te rundy takie zbiorów, gdzie właśnie zbieramy te różne zasoby, rozwijamy sobie nasze wieżyczki tak długo, aż nie dociągniemy w fazie bossa karty Zich. Jeśli dociągamy karty Zich, przechodzimy niestety do ataku tych wrogów. I wygląda to tak, że wtedy z tych talii, które tutaj są, odkrywamy górne karty i widzimy, co to są za wrogowie i bossowie, które gdzieś tam na nas będą pędzić. Losujemy sobie miejsca, w których ci gdzieś tam różni bossowie się pojawią. Tu każda ta kolumna kart ma odpowiednią taki jakby totem, taką figurkę. Je losujemy na tych portalach, tam rzucamy kostką, w zależności od tego, co wypadnie, gdzieś tam się pojawia, powiedzmy, że on by się pojawił tu, nie wiem, i tu. I te figurki będą starały się maszerować w kierunku albo obrońców, jeśli mamy tych obrońców, i też obrońcy muszą mieć taką zdolność magnetic, czyli taki jakby magnes, to znaczy, że ci obrońcy przyciągają wrogie jednostki, a jak nie, no to będą maszerować w kierunku stolic, no bo stolice z automatu jakby przyciągają wrogie jednostki. Jeśli minęła odpowiednia jakby duża liczba dni od poprzedniego ataku, też jest szansa, że pojawi się ten wielki wąż, on też będzie maszerował w kierunku naszych stolic, nie wiem, niech on się pojawi na przykład gdzieś, powiedzmy tu, i on będzie las w kierunku tych stolic i też będzie starał się niszczyć wszystko na swojej drodze i niszczyć te nasze stolice. Jak wąż się pojawi i pokonają go nasi obrońcy, możemy wygrać grę. Jeśli my podszłapiemy tutaj blisko niego, też możemy go spróbować zaatakować. Tylko pamiętajmy, że to jest boss 10 poziomu, więc no, łatwo pokonać go nie jest. I kiedy mamy rundy Zich, czyli te rundy takie ataku, wtedy tak naprawdę nie możemy zbierać zasobów. I takie całe rundy wyglądają tak, że na początku gdzieś my się ruszamy naszą figurką, możemy sobie łazić tak jak wcześniej, możemy odwiedzać różne lokacje, rzucamy tymi kośćmi, patrzymy, gdzie tam doczłapaliśmy i tak dalej. Potem mamy fazę wydarzenia, ale już nie możemy zbierać żadnych zasobów. Możemy po prostu odwiedzać lokacje, świątynie, stolice i tak dalej, kupować przedmioty. A potem następuje faza wroga i w tej fazie wroga już nie dociągamy kart stąd, tylko maszerujemy tymi armiami. Te armie mają tutaj swój ruch podany nad każdym stosem kart.
Wrogowie mają różne ataki, różną swoją żywotność. Oni inaczej działają niż takie ataki zwykłe, jak w poprzednich eksplorytach, bo nie bijemy się z nimi my, tylko biją się nasi obrońcy. I tak jak nasi obrońcy mają swoją żywotność, siłę, atak, zasięg, tak te jednostki też mają wroga. Przepraszam, więc one najpierw się ruszają w kierunku albo stolic, albo właśnie w kierunku tych wież. Jeśli coś znajdzie się na końcu ruchu ich zasięgu, atakują z taką mocą jak na karcie, mają czasem jakieś swoje unikalne zdolności. Następnie jednostki obrońców mogą atakować wrogów, którzy znajdują się w zasięgu tych obrońców. Też będziemy rzucać znowu kośćmi, jeśli nam się powiodą rzuty, będziemy zadawać obrażenia pokazane tutaj. Te obrażenia oczywiście będą w czasie trwania gry coraz lepsze, bo będziemy sobie ulepszać te nasze wieżyczki i tak dalej. I na końcu każdej rundy ataku, jeśli tu byśmy mieli ten nasz kalendarzyk zaznaczony i powiedzmy byłoby tu 5 kropek, na końcu każdej rundy jedną kropkę gumujemy. Potem jest kolejna runda, znowu my chodzimy, coś tam robimy, znowu ruszają się wrogowie, atakują, Jeśli wszystkie kropeczki zgumujemy, tyle rund ataku trwał ten atak. Na końcu tej rundy, całego tego pierwszego ataku, jeśli pokonaliśmy, oczywiście jeśli pokonamy wszystkie jednostki wroga wcześniej, no to atak się kończy wcześniej, ale jeśli nie, to te jednostki, które zostały, odwracamy z powrotem znowu, to chyba było jakoś tak, rewersami do góry, więc nie widzimy, co tutaj jest. Te flagi wszystkie schodzą i wrogowie się aktualnie wycofali. I znowu przechodzimy do tej części gry, gdzie są zbiory. Czyli znowu będziemy chodzić, będziemy zbierać zasoby, będziemy starać się coś budować, rozwijać, modyfikować, walczyć też z bossami, odwiedzać te lokacje i tak dalej. Znowu na końcu każdej rundy będziemy dociągać kartę z góry, aż do momentu, kiedy pojawi się druga karta Z, czyli wtedy następuje drugi atak. Każdy kolejny atak też jest mocniejszy od poprzedniego, bo mamy tutaj taką planszetkę tego naszego bossa. Im więcej ataków było, tym większy robi się jakby brak takiego balansu, te żywioły stają się, im dłużej trwają te ataki, tym ten boss ma więcej takich pasywnych różnych umiejętności, w zależności od tego, jaki to jest atak, czy ogniowy, czy wodny, czy powietrzny i tak dalej. Więc jest tutaj to wszystko bardziej skomplikowane niż opisałem, ale w skrócie jakby idea jest taka, że albo gradzieli się na fazy, kiedy chodzimy i zbieramy zasoby i rozbudowujemy sobie naszych obrońców, albo dzieli się na te rundy, kiedy następuje atak i wtedy mamy taki, powiedzmy, trochę tower defense, gdzie jednostki wrogów człapią sobie po tej mapie w kierunku naszych stolic, starają się te stolice zniszczyć. My możemy pomagać niszczyć tych wrogów idących, bo też możemy ich atakować, możemy wchodzić do naszych obrońców, możemy tych obrońców też ulepszać w czasie ataku i tak dalej. Jeśli obie stolice zostaną zniszczone, gra się kończy. Jeśli po czwartym ataku chociaż jedna stolica przetrwała, wygrywamy, a możemy grę zakończyć też wcześniej, jeśli albo my jako bohaterowie walcząc z tym złym stworem jako bossem go pokonamy, albo nasi obrońcy będą w niego strzelać i mu zjadą życie do zera. Jednej rzeczy jeszcze w tej grze nie opisałem, to pokażę wam teraz na końcu, jak wygląda w ogóle w tej grze walka, bo walka też wygląda całkiem spoko. Mamy taką matę, na której będziemy grać battle mat naszym markerem. Jeśli walczymy z takim normalnym bossem, my jako drużyna, nie jako obrońcy, ale my jako bohaterowie walczymy z wrogiem, to mamy całą talię różnych wrogów, których będziemy podczas gry spotykać. Niektórzy nie mają jeszcze grafik, bo to jest oczywiście prototyp. Taka każda karta wroga, czy nawet bossa, bo bossa karta wygląda, że wam pokażę, dosyć podobnie. Powiedzmy, że mamy tutaj jakiegoś bossa. Ten boss też ma swój poziom trudności, ma tu różne punkty życia. Tak, ten wróg ma punkty życia i energii, ten też. Ale bossowie mają dużo więcej ataków, wrogowie zwykli mają mniej ataków. I my na początku tury walki wybieramy sobie, jakim atakiem my będziemy atakować w naszej planszetki, czy zwykłym, czy jakimś naszą specjalną umiejętnością. Potem dla wroga będziemy rzucać K6, rzucamy 6, że K6, co tam wypadnie. W zależności od wyniku, taki atak wroga odpalimy. Tu mamy różne ataki, w zależności od tego, jaki wynik na kości wypadł. Wróg zadaje obrażenia nam, my zadajemy obrażenia jemu, staramy się wroga pokonać. Każde pokonanie wroga daje nam jakieś bonusy, czasem zasoby, czasem te karty power-up, czasem jakieś zasoby, pieniądze, nie wiem, jedzenie i tak dalej. Z bossami walczy się tak samo, tylko że bossowie mają po prostu więcej ataków. Zwykli przeciwnicy mają 3 różne ataki, bossowie mają 6, w zależności od tego, co wypadnie nam na kościach, mają też jakieś pasywne umiejętności, no są po prostu dużo mocniejsi. W dużym skrócie tak wygląda Explore The Mountains of God. I tak jak mówię, nie chciałem tłumaczyć dokładnie zasad, bo ten film trwałby 2 godziny, a myślę, że i tak ci, którzy nie grali, niewiele by z tego zrozumieli, ale mam nadzieję, że po tym, co zobaczyliście, macie jakieś pojęcie, jakby troszeczkę podsumowując.
Jeśli nigdzie nie graliście nigdy w Explory, ta część różni się od poprzednich dużo bardziej niż te poprzednie od siebie, bo tutaj właśnie doszedł cały ten mechanizm zarządzania zasobami, taką ekonomią trochę gry, stawiania tych wieżyczek, tych obrońców i potem odpieranie fal wrogów w stylu takiego tower defense'a. A pomiędzy tym właśnie chodzimy sobie po planszy jako bohaterowie, odwiedzamy lokacje, walczymy z wrogami, bossami. A właśnie jeśli wygraliście wcześniej w Explorita, już, no to tak jak mówię, ta część taka zwykła, harvestowa, to oprócz zbierania zasobów wygląda podobnie, no ale doszedł cały ten mechanizm atakowania fal wrogów. Mam też wrażenie, że właśnie tutaj mam troszeczkę mniej różnorodnych lokacji, do których możemy się udać, ale właśnie mamy za to różne typy wrogów, no te w ogóle karty z liczby są całkiem nowe, takie oczywiście wcześniej nie było, gdzie mamy mnóstwo naprawdę różnych rodzajów wrogów i przeciwników, którymi będziemy walczyć naszymi obrońcami. To tyle, jeśli chodzi o The Mountains of Godai. Przejdźmy sobie do podsumowania. Wiecie już, na czym więcej polega rozgrywka Explorit Volume 5, czyli część piątą. Pamiętajcie, że to jest prototyp, więc tak jak mówię, tu część rzeczy może się zmienić, czy wizualnie, czy nawet zasady jakieś się mogą pozmieniać. Jakościowo to też nie jest finalna wersja, wygląda super, ale to nie jest jeszcze oczywiście, mówię, jakość finalna, więc pamiętajcie, że jest to prototyp. Ja też powiem oczywiście na starcie tego podsumowania, że ja uwielbiam serię Explorit, za mną, za plecami mam wszystkie pozostałe cztery części. Ta gra jest w moim top 5 ulubionych gier ever, więc nie jestem pewnie obiektywny, ale powiem, że ta część piąta też szalenie mi się podoba i uważam, że jest super. Ale teraz postaram się tak jakby troszeczkę obiektywniej powiedzieć, co wam się może w tej grze podobać, co wam się może nie podobać, żebyście mogli zdecydować, czy to jest w ogóle gra, do której warto jakby sięgać, czy którą warto wesprzeć na GameFoundzie. Co może w tej grze się podobać na pewno? Ja uważam, że to jest jedno z lepszych takich odwzorowań RPG na planszy. Mamy faktycznie klimat RPG-a, tych statystyk, które sobie sami notujemy, zapisujemy, ekwipunek, który bazgrzemy tam suchościeralnymi markerami. Czuć tutaj vibe takich po prostu starych RPG-ów, które ja też dużo grałem gdzieś tam w czasach liceum i to bardzo mi się w tej grze podoba. Podoba mi się, że w tej grze mamy dużą wolność i swobodę w tym, co robimy, w jaki sposób levelujemy naszego bohatera. Możemy walczyć z bossami, czy tam z potworami, samą grę możemy wygrać na trzy różne sposoby. Nie jest to tutaj aż taka piaskownica jakby jak w poprzednich częściach, ale nadal tej swobody jest bardzo, bardzo dużo. Mamy bardzo dużo wrogów, bardzo dużo przeciwników, bossów, różnych kart różnego rodzaju, więc na pewno podczas jednej rozgrywki wszystkiego nie przemielimy, regrywalność jest spora. Bossowie, wrogowie są inni niż w poprzednich częściach, więc jest tutaj świeżości dużo. Podoba mi się to, że jest modularna plansza. Oczywiście te wszystkie plusy, które wymieniam, dotyczą jakby się wszystkich części właściwie Explorita, bo te rzeczy akurat są wspólne, ale mamy tutaj modularną planszę, którą odkrywamy w miarę poruszania się bohaterami po planszy, więc ta mapa też za każdym razem będzie jakoś tam wyglądała inaczej. Tutaj jeszcze mamy kafelki w ogóle dwustronne, bo mamy dwie różne cywilizacje, więc w ogóle mapa będzie zawsze inna w sumie, w każdej rozgrywce. Wizualnie gra wygląda super i tutaj wszystkie karty mają rysunki, ilustracje pięknie wykonane. W poprzednich częściach było tak, że na przykład karty power-ups, czyli takie, które pozwalają levelować postać, one miały tylko jakieś tam symbole, ikony, nie miały żadnych grafik. Tutaj właściwie wszystkie karty, wszystkie jakie występują w grze, mają bardzo, bardzo fajne ilustracje i gra wygląda na stole pięknie. Podoba mi się to, że mimo że co piąta część udało im się wprowadzić właśnie te nowe mechaniki Tower Defense, które powodują, że gra znowu ponownie czuje, jakby mamy wrażenie, że jest jakaś świeża gra, coś nowego. Mimo że jest to piąta gra z serii, każda gra coś tam wprowadzała, no ale ta tych nowości moim zdaniem wprowadza najwięcej i nie mam wrażenia, że jakby autor zjada własny ogon i zrobi piątą grę, która jest tym samym, jakby wariacją na temat tego samego. Nie. Ta gra jednak mamy wrażenie, że znowu jest czymś nowym, czymś innym, czymś unikalnym. No i to dla mnie duży plus też na pewno, że gra super chodzi solo, możemy grać jednym bohaterem, możecie grać oczywiście dwoma, trzema, iloma chcecie postaciami, macie wtedy więcej synergii, ale spokojnie możecie grać solo jednym bohaterem i gra też daje radę. Więc duży plus. Co wam się w tej grze może nie podobać? Ta gra jest mega złożona, ma bardzo dużo zasad, zasady w instrukcji, zasady na planszetkach, zasady na kartach. Instrukcja ma ponad 110 stron. Dużo jest to bardzo do przyswojenia. Jeśli nie lubicie ciężkich gier, trudnych gier, których jest dużo zasad, których też czasem musicie gdzieś tam się doszukiwać na Board Game Geeku, co dokładnie znaczą, no to nie jest gra dla was. Oczywiście możecie zacząć od wcześniejszych części Explorit, no bo taka jedynka jest najłatwiejsza z nich wszystkich, ale każda gra Explorit ma tych zasad relatywnie dużo i trzeba się ich nauczyć. Nie. Gra jest dosyć długa, mi rozgrywki zajmują średnio 5-6 godzin. Dla mnie Explorit jest taką grą, że muszę rozłożyć na 2 dni, nawet czasem 3 dni, ona sobie leży na stole, ja sobie tam gram, nie wiem, 2 godzinki, następnego dnia znowu 2 godzinki. Jeśli chcecie zakończyć jakby rozgrywkę w ciągu jednego dnia, no to musicie faktycznie dużo czasu poświęcić, bo ta gra jest dosyć długa. Oczywiście jak zginiecie szybko, no to gra się kończy szybko, ale
jeśli uda wam się gdzieś tam dotrwać do końcówki tej gry, no to ta rozrywka raczej jest dłuższych niż krótszych. Gra wymaga też bardzo dużego stołu, to też trzeba wziąć pod uwagę, jeśli gralibyście więcej osób, każdy ma planszetkę, jakieś kości, karty, mamy mapę, w ogóle tych różnych planszetek, które tutaj macie, o których musicie gdzieś tam na stole trzymać z różnymi dodatkowymi zasadami, na tych planszetkach często musicie coś zaznaczać, duży, trzeba mieć duży stół, żeby wygodnie się grało, można sobie jakoś tam oczywiście poradzić i rozkładać różne rzeczy gdzieś na krzesłach, ale żeby było wygodnie, fajnie, trzeba mieć duży stół. Co może się komuś nie podobać, to że wszyscy gracze poruszają się razem jako drużyna i podejmują też wspólnie jakby decyzje jako drużyna. Każdy gracz ma oczywiście swoją kartę postaci, gdzie notuje ekwipunek, statystyki, ma jakieś swoje unikalne zdolności, ale one głównie mają znaczenie w walce. Kiedy nie walczycie i poruszacie się po planszy, no to musicie wspólnie zdecydować, co robicie, gdzie idziecie. To nie ma czegoś takiego, że każdy bohater ma swoją figurkę i jeden idzie w prawo, drugi w lewo i każdy coś tam robi. No nie, jakby jesteście drużyną i wspólnie chodzicie, wspólnie decydujecie, co robicie, gdzie idziecie i tak dalej, więc to może komuś nie pasować. No i bym powiedział, że w tej części doszedł taki aspekt ekonomiczny, zarządzanie zasobami. Mamy tutaj, może nie jest to gra euro, ale jakby no trochę elementów takiej gry euro, takiego właśnie zarządzania, budowania tych wieżyczek, ulepszania ich, wydawania zasobów jest. Więc jeśli Explorer wam się podobał głównie i tylko wyłącznie ze względu na ten aspekt przygodowo, fantazy, RPG, potwory, walka, podziemia, lochy i tak dalej i w ogóle macie alergię na jakieś takie ekonomiczne elementy w grach, no to tutaj wam to może przeszkadzać, bo ten cały aspekt ekonomiczny no jest w tej grze ważny. Zbieranie zasobów, zarządzanie nimi i wydawanie ich na ulepszanie i budowanie nowych wieżyczek no jest jakby integralną częścią gry i ciężko jest to jakby ominąć i olać. Więc jeśli bardzo nie lubicie gier euro czy takich ekonomicznych aspektów w grach, no to tutaj nie wiem, czy wam się będzie to podobać. Dla mnie jest to świetna gra, super gra, piąta część, ale uważam, że dalej świeża, rewelacyjna. Nie mogę się doczekać finalnej wersji tej gry, no bo to co mam jest prototypem, mimo że w miarę skończony, no to nie jest tutaj jakby wszystko. Tak jak mówiłem też jakościowo, no te karty czy tekturka to nie jest finalna wersja. Poza tym na GameFound jestem pewien, że podczas kampanii będzie jeszcze dodatek. Każda poprzednia część Explorer miała też jakiś dodatek, który coś tam jeszcze dodawał do tej gry. Tutaj na pewno też będzie taki dodatek do piątki. No bardzo jestem ciekaw kampanii, bardzo jestem ciekaw finalnej wersji gry. Super, super, super. Czy warto zaczynać od piątki, jeśli nie graliście w żadną inną? No ciężko powiedzieć, no to wszystko zależy od tego, jak bardzo wam, jeśli jakby lubicie gry ciężkie, trudne i czy jesteście skłonni poświęcić relatywnie dużo czasu na naukę tej gry, bo oczywiście jedynka, dwójka są łatwiejsze i pewnie lepiej byłoby zacząć od nich. No znowu z drugiej strony tutaj macie najbardziej unikalne mechaniki, bo przy tego, że macie właśnie fantazy, łażenie po planszy, no to macie jeszcze ten Tower Defense. Gra też wygląda z tych wszystkich części film najładniej, bo jest dużo ilustracji na wszystkich kartach, więc nie wiem, jeśli chcielibyście spróbować czegoś lżejszego, no to na pewno polecałbym jedynkę, dwójkę. Jeśli nie boicie się ciężkich, trudnych gier, no to piątka, ewentualnie trójka, ale no ta jest wiadomo najświeższa, najnowsza i też na pewno podczas kampanii będzie opcja kupienia, dokupienia poprzednich części, czy poprzednich dodatków, czy tego wszystkiego, co wyszło wcześniej, to Explored, więc też nie ma stresu, dlatego warto, jeśli lubicie gry fantasy, RPG, przygodowe, zachęcam naprawdę, żeby się jakby zapoznać z kampanią, wejdź sobie na tę kampanię, jak już ruszy w czerwcu i zobaczyć, co tam ciekawego autor oferuje. To tyle, jeśli chodzi o Explored The Mountains of Godai. Zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobał. Zachęcam jak zawsze do subskrypcji mojego kanału. Odwiedźcie mnie na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie. Też będzie mi bardzo miło. Dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Cześć!